Greg, słuchaj, gratuluję zamówienia Tesla Model Y. Kolejna osoba. Jak poodbieracie, to mi punkty wiadomo. Mam nadzieję, że rabat 2000 to jest fajna rzecz. I wszystkim polecam, jak już zamawiacie, to bierzcie rabat, żeby nie płacić więcej. Link do mojego referencyjnego kodu zawsze znajdziecie w ekwipunku. Tam jest. Jak z tego kupujecie Teslę, to macie za 2000 taniej. Masz jakieś niespełnione marzenia narzędziowe? Jakie? Pistolet do kleju na gorąco. Ale taki bezprzewodowy. Z kolorowymi klejami. Ta? To jest twoje marzenie? Była informacja, żeby te wiertła do wszystkiego se kupić. No to jestem i kupuję. Plus jeszcze tutaj taka mnie jedna udarowa zainteresowała i chyba sobie ją dokupię, bo te korpusy nie są takie bardzo drogie. A i to sobie można włożyć do takiej walizeczki sprytnej. Trójka, czwórka, piątka, piątka, szóstka, szóstka, ósemka, ósemka. No, idealnie. Ten hamburger, co Kasandra ostatnio jadła i że on był zrobiony z tych krewetków, to mnie tak jakoś to zanęciło. Prywatne miejsce parkingowe. Gdzie my teraz możemy stanąć? Tutaj niby są takie, tu jest tu. Jedziemy, Kielecki Browar Restauracyjny again. Jest otwarte od 12, to jest otwarte, bo jest 13:30. Nie mam gdzie zaparkować za bardzo. Tu jest miejsce, bo jest, widzisz, żółt. Maxi Pizza, browar. Aha, no to swoje. Dzisiaj troszkę mniej. Aha, i mają swoje piwko. A i są te kadzie do ważenia. I nie wiadomo, czy będzie miejsce bez rezerwacji. Się okazuje. O, to fajne jest. W tym czymś to wy coś tu produkujecie, czy to tylko taka ozdoba? Produkujemy piwka. Teraz mamy cztery rodzaje. Marcowe, pizza pszeniczne i hejt z gipy, które usuwamy. Aha, i tam w tamtych beczkach i w tych. Tak, i jeszcze tam na lewo mamy zapuszczone. Fantastycznie. A tu masz zabierz do domu ulubione piwo. 120 zł za 12 albo 33 za 3. Trzy zestawy lunchowe za 35 zł. Zupa i danie główne. Gnioki, polędwica wieprzowa, cheeseburger z klasycznymi dodatkami frytkami. O, widzisz, to jest dobre. Ja mam to po drodze tutaj. Środa, fajita. Kurnie, jak mi się to podoba. Karkówka po gruzińsku, serwowana z łódeczkami ziemniaczanymi, sałatka, krem, danie główne, tagliatelle. Mnie interesuje amerykańska zupa piwno-serowa, bardzo. A ty chcesz sobie zjeść Tomkę, czy nie? Patrzę na najpierw różne inne rzeczy. I jeszcze z burgerów chciałem ten, co Kasandra ostatnio jadła, krewetki panko, 4 sztuki. Nie wiem o lunchu, jak to wygląda, to pani mówi, że odkąd pracuje, to jej się nie powtórzyło, czyli co tydzień jest nowa karta lunchowa. I są różne rzeczy. A środa, danie główne, fajita i czekoladowa przyjemność. Sałatka z serem camembert, żurawiną, balsamicznym kremem truskawkowym, karkówka po gruzińsku. I w piątek od 12 do 16 są lunche. Tagliatelle serowych łososia z pomidorkami cherry. Muszę tu przyjść ze dwa razy, o 12 do 16 i chcę zobaczyć, jak te lunche wyglądają. Czy rozmiar jest odpowiedni. Dobra, podoba mi się to. Szczególnie, że to jest po drodze z Miedzianej. Skaner kodów. Kod QR, funkcja domyślna w aparacie twojego telefonu. Proszę zeskanować kod QR, by wezwać kelnera. Takiego czegoś nie widziałem. Sandra będzie głównym beneficjentem tej zupy. Dwie grzanki, jak widzę. Więcej grzanki, żeśmy tutaj dostali, niż do tej cytryny całej. Plus dwa boczki podsmażone. Próbuj, testuj. To jest z papryką posypane? Ciekaw jestem. Rewe. Rewe? Ale serowa bardziej, czy bardziej piwna? Serowo-piwna. Nic nie wiem. Dobra, pierwszego wrażenia nie da się zmałpować. Ma taką kremową strukturę. No jest ser. Piwo czy jest? Nie ma takiego super serowego smaku. Może zagryź boczkiem. Zagryzę tą bułeczką. No dobra jest, ale trudno mi wyartykułować, jaki jest smak. Ani nie jest serowa, ani nie piwna. To połączenie robi inny smak, ale bardzo miło pobudza kubki smakowe. Wedle mojej oceny. Jeszcze sprawdzę jeden boczek i wracam do ciebie. O, boczek fajnie zrobiony. Dobre.
Ktoś się tu zna na robocie. On jest taką glazurą delikatnie słodkawą. No, powiem Państwu, całkiem spoko. Wiem, że ty nie lubisz boczku, ale koniecznie sobie spróbuj. Pytam, jakby Kasandra określiła ten smak. Bo ja, mnie było trudno znaleźć takie odniesienie do czegoś popularnego. Wiesz, ja tu czuję tak na końcu piwko. No trochę czuć, ale nie, to nie czujesz. A na samym początku ser. No, no, ale smak jest taki intensywny i ciekawy, no trudny do zdefiniowania. Zazwyczaj jak macie zupę serową, to wiecie, że to jest serowa zupa, no. Szczerze, to chyba nie jadłem nigdy piwno-serowej. Ale mi smakuje. Naprawdę fajna. U mnie ogony teraz są po jednej stronie wszystkie, u ciebie też. Wtedy było nieregularnie. I proponuję, żeby na początku te ogony wszystkie wyrwać, tak? Żeby się potem z nimi nie szarpać. Gdzie wrzucamy? Do ciebie? Nie, no właśnie na serwetkę. Właśnie mi się przydał chociaż talerzek na ogony. Jest taka sugestia, jak już z ogonami, to żeby coś było. Tak łatwo jest je wyciągnąć. No dobra, jestem bardzo ciekaw, bo Kasandra strasznie zachwalała tego burgera. I no będę go zjadał. Patrz, jeszcze znakują bułki koroną swoją. Jest szpikulec do lodu. Jadę. Bułka im się trochę przysmażyła, ale będzie wtedy pękała bardzo. Bardzo chrupiący. To jakiś sos, do sosu się doczekamy, tak? Miętę tu czuję. Będziesz tu różne smaki. To czemu nie mówiłaś mi, że mięta jest w środku? To nie mięta, tylko kolendra. Nie. No faktycznie, za każdym gryzem jest inny smak. No, burger z kwiatkami, a w takim innym wykonaniu. Pamiętam w serii japońskiej, żeśmy w McDonaldzie jedli burger z kwiatkami. Teraz się pojawiła kolendra. Jak tu smakuje? Powiem ci, że spoko, ale muszę go zjeść całego. Nie wiem, czy trafi na listę moich ulubionych. Nie było tu chyba mięty. Last time. Może się. A teraz czujesz? Mhm. Właśnie ta mięta mnie trochę w tym burgerze zaskoczyła. A ostatnio nie miałaś? Chyba nie. Fajnie imbir smakuje. No, ten imbir. Na pewno bez mięty bym to robił. Imbir i kolendra tak, mięta nie pasuje do burgera, według mnie. Ale imbir robi robotę. Więcej imbiru, zero mięty. A miętę znajdujesz pozytywnie, czy nie? Wiesz co, tak, bo ja lubię zioła. Mi smakuje po prostu. Mnie się pojawiają takie nowe miejsca i to w takich nowych miejscach. To akurat jest tutaj, gdzie są te budynki, dwa już wybudowane, trzeci się buduje i tutaj ludzie będą mieli fajną miejscówę do tego, żeby się spotykać. Wchodzimy w taki, można powiedzieć, zachodni styl. Małe mieszkanka, gdzie nie za bardzo się można spotykać w większym gronie, ale na dole jest knajpa. Dziwię się, że tylko jedna. Znaczy nie, jest też jeszcze ten sushi lab tam, ale to taki malutki lokalik. Tutaj to jest gruby lokal, duży lokal i pewnie była gruba inwestycja. I teraz tak. Burger z krewetkami. Kasandra mi o nim kurnia mieliła przez kilka dni, że był super najlepszy na planecie. Jest fajny, są różne smaki, ale dla mnie ta mięta go... Jakby nie było mięty, tylko by było więcej imbiru, to by było super. Tak więc chyba ja pozostanę przy mięsnych jednak, jak mam wybierać pomiędzy tymi ofertami, bo ten co jadłem ostatnio, ten mięsny, był super. I dodatkowo, co mogę jeszcze powiedzieć, zupa super, w ogóle klimat lokalu super, ceny żeście widzieli, zupa 26, burgery po 41, frytki są za 9, a woda jest za dyszkę, za karaweczkę. Razem nasz taki obiad wyszedł 127 zł. No tak chyba wyszło na paragonie. Na pewno będę tu przebywał. Interesują mnie te zestawy lunchowe, jak one będą wyglądały. Tak więc nastawiam się na te zestawy lunchowe. A że nie wziąłem drugiej kamery, to nie popatrzycie na moją twarz, tylko sobie popatrzycie, jak dla odmiany wygląda miasto w deszczu.